co możemy nazwać taką bazą Bożego charakteru w odrodzonym z Bożego Ducha człowieka? Najprościej ujmując, tą bazą jest owoc Ducha. Owoc odrodzonego Ducha, bo jak to powstaje w ogóle? Bo stajesz się człowiekiem Bożym, rodzisz się z Bożego Ducha, rodzi się Twój Duch, stajesz się człowiekiem nieba, stajesz się święty, tak to się wszystko nazywa pięknie. Gdybyś umarł, byś poszedł do nieba. Natomiast Twoja dusza, czyli Twoja psychika są w zasadzie nietknięte ręką Pańską. Trochę tam tych ruchów się wydarza, ale zasadniczo ta dusza nie jest tknięta. Trochę poprzeżywałeś emocje, trochę Cię poruszyło. Powiedzmy, jakieś tam od Ciebie odpadły pierwsze nałogi, jakieś takie nastąpiły zmiany w podstawowych światopoglądach. Natomiast rzeczywiście ta dusza dalej jest jakby nietknięta ręką Boga. Teraz to się to, jak wygląda dalej życie tego człowieka? To człowiek wcześniej żył z tym nieodrodzonym duchem, z tym obumarłym duchem. Ten duch jakby nie brał czynnego, pełnego udziału w życiu tegoż człowieka, prawda? A teraz on zaczyna brać udział. Jaki udział? Bardzo mocno czynny udział. Zaczyna owocować, no bo jak już posadziło się drzewo, no to drzewo zaczyna wydawać owoce. Owoc Ducha, o którym czytacie w Piśmie Świętym, nie jest owocem Ducha Świętego, bo Duch Święty nie wydaje owoców. To jest ważna informacja dla wierzących ludzi, którzy połknęli haczyk herezji podany przez różnego rodzaju religijne struktury, że to są owoce Ducha Świętego. Samo sformułowanie owoc Ducha Świętego daje nam zrzucenie, daje nam możliwość zrzucenia odpowiedzialności za nasz rozwój na Ducha Świętego. Czyli ktoś staje i mówi tak, ja nie mam należytego owocu Ducha Świętego, to niech się Duch Święty tym łaskawie zajmie, ponieważ z łaski jestem zbawiony, to niech on się zajmie. No nie zajmie się. Dlaczego? Bo Duch Święty nie owocuje. Czemu Duch Święty nie owocuje? Bo to jest byt niestworzony. Byt niestworzony nie owocuje. Rozumiecie? To jest prabyt, byt niestworzony. Bóg nie wydaje owoców. Bo wydaje owoc coś, co jest zasadzone, rozumiecie? Ręką ludzką. Trzeba coś zasadzić, coś, żeby wyszedł owoc z czegoś, to trzeba stworzyć pewne środowisko czegoś, żeby to coś zaowocowało. Rozumiecie? Takie coś trzeba zrobić. Co się w ogóle myli z filozofią Boga, bo Bóg nie potrzebuje żadnego środowiska. Bóg sam jest środowiskiem. Rozumiecie? Prędzej Boga byśmy mogli porównać do ziemi, niż do jakiejś rośliny rosnącej na ziemi, wydającej owoc, czy też do zwierzęcia, czy też jakiegoś innego bytu. Raczej do ziemi byśmy mogli go porównać, prawda? Natomiast ziemia sama z siebie nie owocuje. W ziemi mamy mnóstwo roślin, dopiero posadzonych, które czerpią życie z tej ziemi i wydają owoc. Dlatego owoc, o którym czytacie w Piśmie Świętym, nie jest owocem Ducha Świętego. Tam dużą literkę napisali ci skrybowie, którzy koniecznie chcieli, żeby to tak wyglądało, no ale zrobili to na własny rozrachunek i własną hańbę niestety. I natomiast jest to owoc naszego odrodzonego ducha. On zaczyna owocować. On zaczyna tworzyć. Wcześniej nie mógł, ponieważ nie był ożywiony. Nie było w nim życia, teraz może. I życie chrześcijanina to jest owocowanie w duchu, wskutek czego następują przemiany w duszy człowieka. I tworzy się charakter. Rozumiecie? Człowiek przebywa z Bogiem, jego duch wydaje owoc, dusza się przemienia, tworzy się charakter. Więc jakby owoc ducha jest dla nas rzeczą mega istotną.
żebyśmy rozumieli, że On musi istnieć. W Niego trzeba inwestować. Bo ktoś powie, no ale to On sobie powstanie. No nie powstanie właśnie. Jeśli nie zainwestujemy odpowiednio w swoim życiu, w relacje z Bogiem, w poznanie prawdy, to nasz duch nie wyda owocu. On może wydać, ale on nie wyda. Albo wyda mały owoc. Rozumiecie, tak jak widać, czasami rosną jakieś jabłonki takie, które są nieprzycinane przez lata, nie dba się o nie i one wydają takie psiaki, takie te psiary, te jabłka takie. Chcesz zjeść te jabłko, o jabłko. Bierzesz to jabłko, ono jest kwaśne, proszę Ciebie, rozumiesz, jak ocet. Czemu to jabłko takie jest kwaśne jak ocet? Czemu ono takie jest? To jest jabłko. Ale to jest, ta jabłonka nie jest zadbana. Nikt jej nie nawoził, nikt jej nie przycinał, nikt nie dbał o tą jabłonkę. Rozumiecie, o co chodzi? Nikt nie zadbał o to. To zdziczała. To zdziczała. I wbrew wszystkiemu, i można powiedzieć kolokwialnie, że duch człowieka, jeśli człowiek nie dba o siebie, rozumiecie, to zdziczeje. I wydaje takie byle co. Albo nic nie wydaje. I się widzi potem chrześcijan, którzy właśnie mają takie małe owocki, cieniutkie charakterki. I oni idą przez życie, wiesz, o co chodzi. I mówią, proszę Ciebie, Pan jest ze mną. Ja mówię, niewątpliwie, ale jako Twój psychiatra. Taką masz relację z Panem. I to wszystko. I Pan Cię kocha, tak jak kocha lekarz swojego pacjenta. Rozumiecie, o co chodzi? Ja byłem wielokrotnie w szpitalach psychiatrycznych, widziałem bardzo ludzkie podejście lekarzy do pacjentów. Tak? I pacjent szczekał i miałczał, a lekarz przychodził, mówi, Panie Jarku, w porządku? Rozumiecie, o co chodzi? Bo to w ogóle rozumiem, że to jest człowiek, tylko że ma pochrzanione bańce. I Bóg też wie, mówi, to mój chłopak, moja dziewczyna, tylko ma pochrzanione w bańce. Wiesz, kocham go, ale nic nie mogę z tym człowiekiem zrobić w życiu. Nic nie mogę, kurczę, tam z nim zadziałać. Fajny człowiek. Widzę jego potencjał, widzę jego siłę, widzę jego możliwości, ale nic nie mogę zrobić. Bo nie chcę w ogóle wejść w ten system i wydaje takie malutkie owocki, albo nic nie wydaje i charakterek ma cienki. Tak jak powiedziałem, w oryginalnym tekście słowo duch jest zapisane małą literą, a zatem chodzi tu o ducha człowieka, nie ducha Bożego. I to jest, i chcę teraz, żebyśmy troszkę popatrzyli na to, jaki jest zapis biblijny. Greckie słowo przetłumaczone tu jako owoc, bo mówimy o liście do Galacjan 5, 22-23, bo tam jest najszersza mowa o wydawaniu owocu. Tak jak w ten sposób owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Najkrócej powiedziawszy, przeciwko takim nie ma prawa. Czyli przeciwko owocowi ducha, czyli krótko powiedziawszy, jeżeli człowiek wydaje należycie owoc ducha, prawda, w wyniku czego tworzy się w nim silny charakter, to przeciwko takiemu człowiekowi nie istnieje żadne prawo. Czyli rzeczywiście do tego człowieka nikt i nic nie ma prawa. Ten człowiek jest jako Bóg. Rozumiecie, o czym mówię? Nie duch człowieka jest jako Bóg. Bo my często na przykład używamy sformułowania, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Tak, jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem w swoim duchu. Ale jeszcze by wypadało, żeby Twoje bóstwo manifestowało się na zewnątrz. Bo diabeł, jak nie widzi Twojego bóstwa i Ty stajesz i mówisz tak, jestem Bogiem. A diabeł patrzy na Ciebie i mówi, ty, co? Wiesz, o co chodzi? Poważnie Ci mówię. Ja chcę, żebyście naprawdę zrozumieli, że diabeł nie bierze poważnie niczego, czego nie widzi. Posłuchaj, bo diabeł nie żyje z wiary. Bo diabeł nie jest sprawiedliwy.
Sprawiedliwy Boże z wiary żyć będzie. Diabeł nie jest sprawiedliwy. Diabeł nie żyje z wiary. Nam, ludziom wierzącym, to się czasami wydaje, że jak my jesteśmy wierzący, to diabeł jest wierzący. Diabeł nie jest wierzący, diabeł jest widzący. I diabeł się opiera na tym, co widzi i co słyszy w twoim życiu, jak ty mówisz, jestem Bogiem. Rozumiesz? A zachowujesz się gorzej niż człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? To ty nie masz żadnych szans przebicia. Jest nad tobą prawo diabła. Są nad tobą prawa świata. Są nad tobą prawa ludzkie. To potem idziesz i ulegasz tym wszystkim prawom. Ziemia cię stłamsza, ludzie cię tłamszą, świat cię tłamsi. Rozumiesz, o co chodzi? Ciągle się potykasz, ciągle się wywracasz. Wiesz, co jest grane? Co jest grane? Jak to, co jest grane? Ulegasz prawom. Nie chcesz ulegać prawom ziemi? Nie chcesz ulegać prawom ludzi? Nie chcesz ulegać prawom diabelskim? Wydawaj owoc odrodzonego ducha i kształtuj swój charakter. A wtedy nie będzie dla ciebie prawa. Tak mówi list do Galacjan. Wtedy nie ma dla ciebie prawa. Ja jestem poza prawem. Ja kiedy diabeł powiedział po prostu w twarz. Jestem banitą. I możesz mi naskoczyć. Nieważne. Ja sobie prowadziłem różne dialogi z diabłem w życiu. Ja mówię do niego, nieważne, co robisz z innymi moimi braćmi i siostrami. Ze mną tego nie zrobisz. Ja, Artur Ceroński, jestem poza prawem twoim. Dlaczego jestem poza prawem? Bo ja owocuję. Bo ja mam widoczny owoc. Mam owoc. I na podstawie tego owocu tworzę charakter. Ja jestem nietykalny dla struktur prawa różnych. O tym mówi Słowo. To nie to, że w ogóle jesteś odrodzony z Bożego Ducha i teraz chodzisz i ty krzyczysz, Bogiem jestem. Jestem jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. Jestem jak Bóg, jestem jak Bóg. Chodzisz, ćpasz, chlasz, jesteś załamany, proszę ciebie, masz różne rzeczy i ty jesteś jak Bóg. I ten Bóg jesteś, o, taki Bóg. Ja nie chciałbym takiego Boga wierzyć. Za cholerę. Boga, który jest załamany, Boga, który jest, proszę ciebie, jakiś rozwalony w różnych sytuacjach życiowych. Boga, który nie potrafi sobie poradzić. Ja nie chciałbym takiego Boga. Chciałbyś takiego Boga wierzyć? To czemu się dziwisz, że diabeł nie chce w ciebie wierzyć? Dziwisz? Jak nie masz zewnętrznego obrazu w postaci owocu ducha, to diabeł w ciebie nie wierzy. Jako w Boga. Jak on może w ciebie wierzyć jako w Boga? Jak on nie widzi. A to nie jest wierzące stworzenie. Jak on by był wierzący, to byś jeszcze mógł to chapnąć jakoś. Byś go wziął na bok i powiedzieć, słuchaj, Lucek, sprawa jest taka, że rozumiesz, wiara to jest pewność, czego nie widać, wiesz. Wiesz, o co chodzi? Uwierz mi na słowo. Jestem Bogiem. Ale nie ma takich akcji, nie ma takich rzeczy. Diabeł widzi, słyszy i czuje. Rozumiesz? I na tym się opiera. Dlatego owoc, który jest fundamentem charakteru, jest dla niego widoczny albo niewidoczny. To jest ważne. Greckie słowo przetłumaczone jako owoc, w oryginale brzmi karpos. To oznacza wytworzony produkt, który przynosi pożytek. To jest owoc. Karpos. Wytworzony produkt, który przynosi pożytek. Idąc głębiej w genezę słowa karpos, docieramy do innego greckiego słowa o brzmieniu harpazo, które oznacza porwanie, czy też uprowadzenie. Widzimy zatem, że ten owoc to coś, co zostało uprowadzone z jakiegoś miejsca. Coś, co nie jest własnością bezpośrednią. Za słowo harpazo wchodzi z innego słowa, oznaczającego wybrać coś sobie i ustanowić to ważnym. A zatem opisany wyżej w fragmencie w Galacjan owoc to przynoszące dobre efekty produkt naszego odrodzonego ducha, którego pochodzenie nie jest natury ziemskiej,
I został on uznany za autorytet przez człowieka, w którym powstał. Owoc trzeba chcieć mieć. Jak się nie chce, to się go nie obdarzy szacunkiem. Będzie to dla człowieka lajtowe. Kocham czy nie kocham, jestem radosny czy nieradosny, jestem spokojny czy niespokojny, wszystko równo, jakoś przetrwam. Rozumiesz, o co chodzi? Tacy ludzie nie mają szans na wydanie owocu. Rozumiesz? Owoc potrzebuje chęci z naszej strony, aby w ogóle się pojawił. Trzeba go zapragnąć. Ja przyszedłem do Boga, jak się nawróciłem i klęczałem przed Nim przez długie okresy czasu. Mówiłem, ja chcę wydawać owoc mojego ducha. Ja chcę zmieniać się na Twój obraz. Ja chcę mieć Twój charakter. Ja chcę. Interesuje mnie to. Rozumiecie? Nie przychodziłem nigdy do nikogo, nie mówiłem, połóż na mnie ręce, żebym stał się cierpliwy. Nie. Klęczałem przed moim Bogiem. Jak trzeba było, nie jadłem wiele dni. Rozumiesz? Żeby mój umysł się w ogóle uspokoił. Ostatnio z Agatą rozmawialiśmy, ona mówi, pamiętasz, od czego ty zaczynałeś swoją służbę? Mówi, przypomnij sobie, od czego zaczynałeś swoją służbę. Mówi, kochałeś Jezusa i wszystko położyłeś w tym kierunku, aby szerzyć Królestwo. Tak zacząłeś służbę. Nie zacząłeś służby od promocji, nie zacząłeś służby od niczego innego. Zacząłeś służbę od tego, kochałeś Jezusa i położyłeś wszystko, żeby szerzyć Królestwo. Tak zacząłeś, pamiętasz? Ja mówię, pamiętam. Mówi, Agata mówi, trzeba to mówić ludziom. Jak się zaczyna? Od tego, że kochasz Jezusa i kładziesz wszystko, aby szerzyć Królestwo. Reszta będzie dodana. Jakby ktoś mnie zapytał w tamtym czasie, kim ty jesteś w Królestwie? Ja bym się na ciebie spojrzał, ja bym ci nie odpowiedział na to pytanie. Dzisiaj potraficie na nie odpowiadać. Ja nie byłem w takim miejscu jak wy. Nie umiałem na nie odpowiedzieć. Wiedziałem jedno, kocham Jezusa. I wszystko kładę dla Królestwa. Dla mnie wszystko oznaczało wszystko. Wszystko oznaczało wszystko. Nie na pół gwizdka. Klęczałem się, modliłem. Mówię, chcę wydawać owoc mojego ducha. Interesuje mnie to. Interesuje mnie to. Interesuje mnie dojść do takiego stanu, żeby mi ktoś nasrał na plecy, a ja będę z tym chodził. Interesuje mnie to. Interesuje mnie to. Interesuje mnie to. Żeby umieć nastawić drugi policzek. Interesuje mnie to. Rozumiesz? To mnie interesuje. Mnie takie rzeczy interesowały. Nie wiem, czy w ogóle, jak nie rozumie ktoś z tego, to porozmawiaj ze mną później. Takie rzeczy mnie interesowały. Bo ja wiedziałem, z czego to wychodzi. Załapałem, z czego to wychodzi. Załapałem. Podsumowując, owoc ducha może zaistnieć tylko w odrodzonym z Bożego Ducha człowieku. Nigdy nie rozwija się w ludziach, którzy nie przyjęli zbawienia. Jego manifestacja jest uzależniona od decyzji człowieka, w którego duchu owoc powstaje. Decyzja o uznaniu owocu za sprawę priorytetową. Czyli jak nie uznasz owocu za sprawę priorytetową, to nie będziesz miał owocu. Rozumiesz, o co chodzi? To ci nie urośnie po prostu, to się nie zrobi. Owoc jest natury duchowej, a nie psychicznej czy fizycznej. Czyli nie można sobie go wymyślić, nie można sobie go wykręcić. Rozumiesz? Tego nie można zrobić. Co ja wam powiem?
ja będę omawiał wszystkie te sprawy związane z owocem. Mi się kiedyś wydawało na przykład, że cierpliwość polega na tym, że ja wytrzymuję coś. Wytrzymuję, ja wytrzymywałem. Potem tu się tutaj powiedział, jaką masz miarę wytrzymywania, dokąd wytrzymasz. Ile cię mogę nagiąć? Ja zobaczyłem w tych słowach, rozumiecie, pytanie bardzo głębokie do mnie. Czy to, co ja teraz robię, to jest rzeczywiście temat owocu? Czy też ja nie generuję coś psychofizycznego? Bo wytrzymywanie to nie jest cierpliwość. Wytrzymywanie o ludzkich siłach. Bo ludzka siła jest do jakiejś granicy, jest rozmierzać. A owoc jest wieczny. Jest do końca. Nie można w ogóle jakby jego ruszyć, bo to jest owoc. Powstał i koniec. Jesteś cierpliwy i dziękuję bardzo. Rozumiesz? Jak powiedziałeś, jest wieczny. Tak, jest wieczny. Owocu nie można zniszczyć. Jeżeli owoc powstaje, to nie zniszczysz. Rozumiecie? Osoba, która ma owoc, taki daję przykład, to jest zupełnie abstrahujący temat. Osoba, która ma wybudowany owoc, na przykład cierpliwości w swoim życiu, to jest zawsze cierpliwa. Zawsze. Nie okazjonalnie. Zawsze, bo ona nie umie być niecierpliwa. W niej przestaje istnieć mentalność braku cierpliwości. To jest owoc, bo to jest nadnaturalne. To nie jest wytrzymywanie. Wytrzymać do jakiegoś momentu to każdy potrafi. Mamy naturalne funkcje do wytrzymywania. Możemy być cierpliwi do jakiegoś czasu, każdy po ludzku. Prawda? A owoce są wieczne. Efekty jego działania stanowią nadrzędne prawo w życiu człowieka, w którym powstał. Czyli człowiek odrodzony z Bożego Ducha, wydający owoc odrodzonego Ducha, tak? To jest człowiek, który dla którego to jest największe dobro. On się tym szczyci. On jest z tego zadowolony. Stąd teksty biblijne, więcej wart jest człowiek opowiązujący sam siebie niż zdobywca miasta na przykład. Rozumiesz? Utrzymanie prawidłowego poziomu manifestacji owocu wymaga systematycznego niwelowania przeciwności stojących na drodze tejże manifestacji, bo diabeł będzie chciał zaburzać ci życie w owocu odrodzonego ducha. Będzie chciał cię zaburzyć. Podstawić ci nogę. Żebyś ty zapomniał. Żebyś ty powiedział, nie, to jest nieprawda, że jestem cierpliwy, że jestem łagodny, że jestem dobry. To jest nieprawda. Będzie chciał cię to popsuć. No więc dbamy. To tak jest w ogóle kwoli wstępu. Żebyście rozumieli, z czego to wszystko się wywodzi. Ja dzisiaj chcę mówić o pierwszym zapisie, jeżeli chodzi o owoc odrodzonego ducha, chcę mówić o miłości. Ja o miłości trochę będę mówił na tych wykładach o charakterze. I dzisiaj chcę też parę takich rzeczy rzucić na temat miłości. A więc owocem ducha jest miłość. Te słowo tutaj to agapao. Oznacza szczerze kochać, okazując serdeczność. Szczerze kochać, okazując serdeczność. I tutaj nacisk w tym jest na szczerość i okazywanie. Czyli w miłości są bardzo ważne dwie fundamentalne cechy. Ona musi być szczera. Czyli ona musi być rzeczywista, ona nie może być naciągnięta. A po drugie, ją musi być widać. Ją widać. Rozumiecie? Miłość widać. Miłość musi być szczera i miłość musi być widać. Inaczej to coś, co jest, to nie będzie miłością. Nie będzie to owoc pod tytułem miłość. To nie będzie.
Słowo określone jako miłość, ono się wywodzi od takiego greckiego słowa agan, które oznacza dużo w odniesieniu do praktycznej ilości. Oznacza to też ciężar, jakiś nacisk. A więc miłość, ona jest, jakby to wam powiedzieć, wypełniająca wszystko. Kiedy pojawia się owoc w postaci miłości w życiu chrześcijanina, to to ci zaczyna wypełniać wszystkie dziedziny życia. Nie ma, że tam kocham kogoś, kocham tego, kocham tamtego, kocham Boga, ale ze Ździśkiem nie lubię przebywać. Takiego czegoś nie ma. Ja kiedyś usłyszałem od jednej chrześcijanki takie coś. Mówi, kocham tego człowieka, ale go nie lubię. Ja nawet w ogóle powtarzałem to przez kilka lat. Bo mi to się nawet podobało w tamtym okresie czasu. Ja mówię, to takie jest, mówię, w ogóle poprawne, nie? Po latach się z tego musiałem nawrócić. To w ogóle mówię, co to jest? Kocham go, ale go nie lubię. Bo tam chodziło o to, że ktoś chciał z jakiegoś konferencji wracać samochodem i ta chrześcijanka odmówiła mu, żeby z nią wracał samochodem, bo ona nie lubiła go. Ona nie chciała, żeby on samochodem się wracał. I ktoś zapytał, tylko kochasz tego brata? Ktoś tam zapytał, wiecie, tak podchwytliwie, tak, tak, ja go kocham, ale ja go nie lubię. Ja nie chcę z nim jechać samochodem tyle kilometrów. A rzecz się dzieje po kilkudniowym poście, gdzie teoretycznie ludzie, którzy tam byli, mieli wzrosnąć, rozumiecie, stanąć mocno w duchu. I ona po tym poście, ona go nie lubi, się okazuje. Samochodem z nim nie wraca. Takie ma upodobania. Miłość wypełnia i zaczyna wszystko w życiu chrześcijanina. Wszystko, to jest miłość. To jest ciężar. To jest jakiś nacisk. Rozumiesz, o co chodzi? To jest miłość. No te małe takie elemenciki, to się pojawiają, że tam tego kocham, tego lubię, tego szanuję, rozumiesz, to się, wiesz, to się czterolistokoniczynkę brało, czy kwiatki się tak mówi. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, żartuje. Tak to się okultyzmy małe robiło. I tam wychodziło, z kim masz tam za rękę chodzić po podwórku. A to nie jest to. Owoc miłości, czy też miłość, która jest owocem odrodzonego ducha, jest globalna. Globalna. Jednolita. Ja nieraz do ludzi mówię, że miłość jest jedna. Tylko emocje wobec różnych ludzi są różne. Więc wobec jednego są takie emocje, wobec drugiego inne emocje. Ale miłość jest jedna. Jedna. Globalnie wypełniająca życie. Miłość ta jest pochodzenia duchowego, a zatem nie jest intelektualna, ani nie jest emocjonalna. Miłość, ona objawia się na wiele sposobów. Również cała plejada emocji w tym bierze udział. Ona jest potężna, ona jest wielka, ale jej główny czpień, to jest czpień duchowy. Rozumiecie? Ona jest bardzo silna, bardzo wytrzymała i nie ulega żadnym naturalnym, ziemskim wpływom. Jak ktoś na przykład mówi tak, kochałem go, już go nie kocham. Tam kocham ludzie na przykład, no nie wiem, czemu tam się już zostawiłeś? Tą żonę swoją, bo się nie kocham. Kochałeś ją? Tak. Uwierzcie mi, to wierzący ludzie mówią. Odrodzenie z Bożego Ducha, takie rzeczy mówią. Ja mówię, kochałeś, nie kochasz, tak? Ja mówię, ty masz przysadkę mózgową? Mówię, czy jesteś pozbawiony tego organu? Czy trzeba się pomodlić, żeby ci wyrosła? Jak mogłeś kochać i nie kochać? Tak to jest wieczny, duchowy produkt. Albo kochałeś i kochasz, albo nie kochałeś i nie kochasz. Rozumiesz? To jest coś wiecznego.
Nazwij to. Taka jest prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość. Zaraz sobie szczegółowo na nią spojrzymy. Ale chcę, żebyście zobaczyli, jakie to jest wielkie, jakie to jest silne i jaka to jest potem podstawa, żeby na tym budować wszystkie, różne części charakteru naszego życia. Jakaż to podstawa. Jakaż przestrzeń, na której można budować. Jak kocham i wiem, że to jest stałe, trwałe, silne, wieczne, to ja z tym idę wszędzie. Rozumiesz, o co chodzi? Wszędzie. Wszędzie. Czyli można powiedzieć, że tamten przykład no, pomylił, tak, bo to coś pomylił. To jest coś pomylone. On pomylił pojęcia. On nie mówił o miłości, że tam kochałem ją wcześniej, teraz nie kocham. To on nie mówił o miłości. Dzisiaj w tym popieprzonym świecie, również chrześcijańskim, miłością nazywa się wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Natomiast 90% z tych rzeczy to nie ma nic wspólnego z tą miłością. To jakby zaprzecza tej miłości. I potem jest zdziwienie, że próbujemy na tym coś zbudować w dziedzinie naszego charakteru, to jest nietrwałe. Słabiutkie. Rozumiecie? Dlatego, jeżeli chodzi o rozwój nasz, o wydawanie owocu ducha, budowanie charakteru później na tym, to nie wolno nam się spieszyć. Błagam was, nie spieszcie się. Nie spieszcie się. Jest napisane, że ludzie, którzy przez długotrwałe używanie nabrali funkcji poznawczych, ci są rzeczywiście głosem. Długotrwałe używanie. Ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem od nas z kościoła i opowiadałem mu pewną historię przez telefon. Ja się interesowałem, dzisiaj się mnie interesuje, bo nie mam na to czasu, ale interesowałem się białą bronią bardzo. A najbardziej z białej broni interesowałem się białą bronią japońską. I ja byłem fanatykiem tematów związanych z mieczami samurajskimi w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I opowiadałem tutaj człowiekowi o tym, że miecz samurajski się robi 2 lata. 2 lata się robi katanę. Dlatego ona kosztuje przynajmniej 250 tysięcy dolarów. Jak ktoś kupuje sobie miecz samurajski za 1000 zł, rozumiecie, mam miecz samurajski, nie? Ja mówię, proszę. Katany zaczynają się od 250 tysięcy złotych. Dolarów. 250 tysięcy dolarów. 250 000 trzeba wydać na katanę japońską. Bo to się robi 2 lata. I nieważne, że technika jest dzisiaj lepsza. Bo to nie ma znaczenia. Ponieważ trzeba i tak przez 2 lata przekuwać metal. To się robi tak. Rozgrzewa się, rozkuwa się. Chłodzi się, rozgrzewa się, rozkuwa się. I tak dalej, 2 lata. Codziennie po kilka godzin. Po 2 latach struktura stali jest taka, że możesz tutaj położyć miecz samurajski, tutaj, skoczyć na niego i się od niego odbijesz. A ostrość miecza sprawdza się w ten sposób, że wkłada się miecz w potok wody płynącej i puszcza się liść płynący i ten liść musi się przeciąć przez ten miecz. Dopiero wtedy miecz jest ostry. Rozumiecie? Inaczej to nie jest miecz. 2 lata, żeby charakteru nabrał. Rozumiecie, o co chodzi? Pewnych rzeczy nie przyspieszymy. Rozumiesz? Możemy przyspieszyć chrzest w Duchu Świętym, przyjęcie darów Ducha Świętego, możemy przyspieszyć takie rzeczy, ale nie wydawanie owocu. Możemy nieco przyspieszyć przez posłuszeństwo nasze. Przez to, że będziemy spędzać czas z Bogiem, że będziemy realnie chcieli tego, że będziemy się poddawali Duchowi Świętemu, tak?
no to trochę przyspieszymy. Ale i tak potrzebny jest czas. Czas. Dlatego nie trzeba się spieszyć. Nie spieszcie się w ogóle. Nie spieszcie się. Bóg się spóźnia, to tak powiedział. Amen. Co mówi słowo? Że Bóg opóźnia swoje przyjście. Nie przyspiesza swoje przyjście. Bogu nie zależy na przyspieszeniu przyjścia, bo groziłoby to większą zagładą ludzkości. Rozumiecie, jak mamy do czynienia z czystą miłością. Bóg opóźnia swoje przyjście. A więc nie spieszmy się. Nie trzeba się spieszyć. Bo lepiej pozwolić na to, aby owoc był silny i mocny, niż żeby był malutki owocek. Rozumiecie? Oglądałem ostatnio sobie film, co jakiś czas go oglądam, pod tytułem Gladiator. Lubię ten film. I lubię tego aktora, lubię też tą postać. Postać, znacie ten film, więc nie będę go opisywał, ale postać ta, ona ma w sobie bardzo silny charakter. Tam jest taki fajny moment, kiedy on jest tym niewolnikiem, kiedy jest gladiatorem i kiedy jego taki, jeden z jego żołnierzy odnajduje go i mówi do niego tak: Panie, legion stoi tam, to było tam 20 parę kilometrów od Rzymu. Twój legion. Bo słuchajcie, on nie był cesarzem. On był generałem tego legionu. Ci legioniści mieli tam już swoich dowódców. Ale on wiedział, że na jedno jego słowo cały legion ruszy. Dlaczego? Bo on pokazał temu legionowi, co to znaczy prawdziwe przywództwo. On pokazał, czym jest odwaga, on razem z nimi szedł do walki, on wyrzynał barbarzyńców, on był cały w krwi. Kiedy ich obecni generałowie siedzieli w lektykach, rozumiecie, o co chodzi, i drapali się po pupciach. Więc on wiedział, że jak oni się dowiedzą, że on tam jest, to ruszą całą ekipą. Czemu? Bo on wydał na ich oczach owoc. Człowiek miał charakter. Charakter miał. I nawet będąc niewolnikiem, posiadał potężną władzę. Wiesz, co się będzie działo, kiedy będziesz wytwarzał prawidłowo owoc odrodzonego ducha i budował na tym charakter? Nawet w bardzo trudnych sytuacjach życiowych będziesz w stanie z łatwością zwyciężać. Będziesz w stanie przechodzić z łatwością najcięższe problemy. Będziesz w stanie używać autorytetu w miejscu, w którym inni będą się trzęśli ze strachu. Rozumiesz? Ale to wtedy, kiedy będziesz miał prawidłowy owoc. Dlatego pozwalaj, żeby czas działał na twoją korzyść. Wracając do miłości. U podstaw jej leży prawda. Miłość tak naprawdę to nic innego jak prawda w akcji. Miłość to prawda w akcji. Miłość działa, a nie przeżywa. Zapamiętaj to. Miłość działa, a nie przeżywa. Ludzie uważają, że miłość przeżywa. Miłość działa, a nie przeżywa. Wiesz, kiedy miłość zaczyna przeżywać? Podczas działania. Jak już działa, to przeżywa. To może pozwolić. Ale ona zawsze najpierw działa. To jest prawdziwa miłość, prawdziwy owoc odrodzonego ducha. Działa na najwyższym poziomie poświęcenia, nie zachowując niczego dla siebie. Dlatego owoc jest podstawą do prowadzenia w swoje życie charakteru. Miłość działa na najwyższym poziomie poświęcenia.
nie zostawiając niczego dla siebie. Kiedy realnie rodzi się owoc miłości w chrześcijanie, to chrześcijanin to jest bomba. Przychodzi do niego wróg, przystawia mu nóż do gardła i mówi do niego tak: wejdź w kompromis, bo cię zarżnę. I chrześcijanin, który wydał owoc miłości, tak, zaczyna przybliżać gardło do noża. Nie odpowiada na pytania wroga. Naciska gardłem na nóż. Rozumiesz? Wiesz, co to oznacza? Wróg wytraca argumenty. Wróg wytraca argumenty. Wytraca argumenty. Jest taki autor bardzo fajny, dzisiaj stary już wiekowy kaznodzieja. Neil Anderson się nazywa. Neil Anderson wypędzał przez większość swojego życia demony i demony go nienawidziły zasadniczo. Anderson w ogóle był typem, który otworzył sobie nawet biuro, w którym normalnie, codziennie, w pełnym etacie wypędzał demony. Usiadali u niego w ludzie w kolejce, przychodzili, no wypędzał demony, jak u lekarza. Taki był nim. Więc nie miał przejścia z demonami różne. Był nieraz pogryziony, pokąsany, miał ślady na skórze, miał różne rzeczy. I kiedyś Neil opisuje, wychodzę z wanny i patrzę, a na moim lustrze, które jest całe w parze, jakiś palec pisze: zabiję cię. No nie? Aniel się wyciera, posłuchaj, wyciera się i patrzy, jak to coś pisze Putin, no nie? I mówi: tylko na tyle cię stać. To był Neil. Przeczytajcie sobie jego książkę Kruszący kajdany. Rozumiesz? Ludzie z charakterem. Tylko na tyle cię stać, żeby tak powiedzieć, trzeba być człowiekiem miłości, potężnej siły, która nadaje człowiekowi rangę generała. To ona powoduje, że nie ma lęku. Boisz się czegoś? To tak kochasz, jak się boisz. Tyle w tobie miłości. Teraz jest poziom duszy. Tyle masz miłości. W miłości nie ma lęku. Masz lęk, tam nie ma miłości. O coś się boisz? O kogoś, o bliskich, dzieci, śmieci, Kościół, Boga, Królestwo. Tyle masz realnej miłości. Masz jej tyle, że akurat jest dużo miejsca na te wszystkie lęki. Rozumiesz? Gdyby tam była pełna miłość, nie byłoby grama lęku. Grama lęku. Wycierałbyś się ręczniczkiem, patrzyłbyś proszę ciebie na problem i byś mówił: tylko na tyle cię stać. Chcę wam dziś na razie zobrazować siłę, jaka to jest. Jaka to jest rzeczywiście siła. Czym to się różni od tych różnych cholernych podróbek, których jest pełno. Naokoło, rozumiecie? Ludzie sobie dzisiaj miłością mordę wycierają. Wielu ludzi Boże pokupiło się, nie rozumiejąc miłości. Zamiast szukać jej głębi, zadowolić się światową podróbką, która gloryfikuje różnorakie uczucia. Nie szukają w duchu, a więc nie znajdą. Bo to jest kwestia ducha. To jest kwestia trwania w relacji z Bogiem i ukierunkowania swojego umysłu na to, że chcę tak kochać. Chcę Boże tak kochać. Ludzie usłyszeli doktrynę, mówią: we mnie jest cała miłość. Amen, że w tobie jest cała miłość. Jest w twoim duchu cała miłość. W moim też. Tylko czemu w tobie tyle lęków? Rozumiesz, o czym mówię? Czemu tyle lęków? Jak ta miłość jest? Jest, tylko niewydobyta.
Czyli nie zaowocowała, bo ona siedzi tam w środku, bo w Twoim duchu wszystko siedzi. Tam wieczność siedzi. Amen? Wieczność siedzi w Twoim duchu. W Twoim duchu jest cała cierpliwość, łagodność, dobroć, miłość, wszystko tam jest. Ale to nie oznacza, że to owocuje. To nie wyrosło do wierzchu jeszcze. Tak jak roślinkę wsadzasz do ziemi, ona sobie rośnie. Czasami widać, że takie choineczki małe rosną. Ktoś mówi, las rośnie. Czasami ja po prostu widzę, że takie rosną choinki. No rośnie ich masa. Ale to nie las. W ogóle to nie las. To będzie las. Jak to urośnie, to będzie las. Rozumiesz? Miłość jest czymś, co będzie naszemu życiu towarzyszyć, albo będzie nasze życie oskarżać. Rozumiecie? Albo to nas oskarży, albo to będzie naszemu życiu towarzyszyć i będzie nam dawało potężną siłę. Jest w liście do Koryntian znany, to się nazywa hymn do miłości. I tam jest opisane, jaka ta miłość jest. I ja powiem tak, pomijając cały ten religijny jakby blicht, który na to jest nałożony, to jest bardzo dobry fragment, tylko trzeba rzeczywiście się w niego zagłębić. Ja się w niego zagłębiłem i chcę wam pokazać teraz, jak rzeczywiście brzmi ten cały opis tej miłości. Po pierwsze, miłość gra długą piłką. Długotrwale i spokojnie wyczekuje i znosi sprawiane jej przykrości. Posłuchaj. Mówimy teraz o tym, czym jest owoc miłości i jak on się układa w duszy człowieka. Jeśli kochasz, to nie patrzysz na drugiego człowieka na krótkim odcinku. Tylko patrzysz na niego z perspektywy długiej piłki. Długotrwale i spokojnie wyczekujesz, znosząc sprawiane przez tego człowieka tobie przykrości. Takie definicje nam zaserwował Duch Święty. Poprzeczka jest wysoko postawiona. Dlaczego? Dlatego, że jest wielka różnica między tym, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Jeżeli prawdziwie miłość powstaje w człowieku, prawdziwie owocuje, to takie efekty właśnie będą. Jeśli ich nie będzie, to znaczy, że ta miłość jest karłowata, słaba. Rozumiecie, o co chodzi? I to nie oznacza, że mamy się załamać z tym, ale oznacza, że musimy przyłożyć rękę do rozwoju tego. Musimy przyjść z tym produktem do Boga i powiedzieć, Boże, to, co jest we mnie, to jest karłowate. A ja się nie zgadzam na tą karłowatość. Ja nie mam takiej zgody, że ktoś mi napluje w twarz i ja się na niego obrażę na 5 lat. Ja nie mam takiej zgody. Boże mój, ja potrzebuję mieć takie funkcje w duszy, że jak ktoś napluje mi w twarz, to się obetrę i zapytam, czy chcę coś zjeść. Muszę tak mieć, Boże, bo jestem sługą Królestwa. Muszę tak mieć, Panie Boże. Jak nie będę tak miał, to ja się nie nadaję. Ja nie pociągnę. Nie dam rady. Nie dam rady.
Pamiętam, jak nieraz wam mówiłem, byliśmy na usłudze w Słupsku. Ja filmowałem, za kamerą stałem akurat. Agata głosiła człowiekowi po drugiej stronie i on jej napluł w twarz. I widziałem to w kamerze. Moja pierwsza reakcja była tak, że żona mi napluł mi żonie w twarz. Pójdę, złamię mu nogę na przykład. Czemu nie? Prawda? Ale przybliżyłem sobie tą kamerę, wiesz? Od tego zooma sobie zrobiłem, przybliżyłem sobie i spojrzałem na jej twarz. Obtarła się, bo trochę jej się rozmazało. Oczy jej się trochę rozmazały. Nie drgnęła nawet. I dalej głosiła o Chrystusa. Rozumiecie, czy mówię? Mąż wolności o swoją wyszczepienie. Amen. Amen. Po drugie, miłość obchodzi się z otoczeniem na sposób łagodny i miły. Współczuje i lituje się. Robi to przy zachowaniu zachowaniu pożytku i ratunku. Miłość podchodzi do otoczenia w sposób łagodny. Otoczenie dla miłości nie jest wojną. Miłość nie wchodzi w otoczenie, jak w środowisko żądlących pszczół. Miłość nie wchodzi w otoczenie, jak w środowisko wrogów. Miłość nie idzie, aby zwalczyć wroga. Rozumiecie, o co chodzi? Miłość nie wchodzi w środowisko ludzi, aby zwalczyć wrogów. Ona tak nie widzi. Miłość widzi ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują w ogóle ratunku i miłości nie obchodzi, w jaki sposób oni się zachowują, bo oni się zachowują patologicznie. Ale miłość rozumie tą rzecz. Nie jest wobec nich, wobec tych ludzi, niszcząca. Rozumiecie, o czym mówię? Nie jest niszcząca. Długa piłka. Wiedząc, że człowiek jest w stanie za chwilę być innym człowiekiem. Mieliśmy świadectwo któregoś razu pod pałacem. My potem mieliśmy jakoś randkę, wy zostaliście. Był taki człowiek, strasznie zdemonizowany, co tam chodził przez dłuższy czas. Przecież co on robił? Ubliżał, skakał, krzyczał, piszczał, co on nie wyrabiał. Jak my poszliśmy, a cały czas było gromione nad nim demony. I wreszcie skończyło się tak, że go chyba do Jezusa przeprowadziłeś, tak? Jak to? Uwolniliście go. No w ogóle, wiecie, coś byśmy... Można było go odpuścić wcześniej. Przecież on chodził, kręcił się koło nas, a taki był... Wiesz, 1,40 m w kapeluszu, wziąć go tam, bo to nie żadne tamte, tylko wziąć go za kołnierz wąstąd, nie? Nie jest problem. Co za problem? Zbadaj. Ale my wiemy, że on się kręci. Niech się kręci, a co mi chodzi, że on się kręci? Dla mnie to mi może siedzieć na plecach. Ja tylko nie daję mikrofonu, bo on nie będzie... Czasami przychodzi, nie mogę pogłosić, mówię nie. Czemu nie mogę głosić? Bo ja mówię, bo ty nie masz nic do powiedzenia. Ale mama, ja mówię, ale to ja zapłaciłem za sprzęt i ci nie dam. Aha. Chodzi o to, że to... taka jest miłość. Ona nie wchodzi w środowisko jako wojownik. Żeby powojować tam. Wiecie, dlaczego nie wchodzi jako wojownik? Bo ona jest wygrana. Miłość jest wygraną. Wiecie, kto wchodzi jako wojownik? Ktoś, kto nie rozumie, że walka się skończyła. Ja nieraz do ludzi mówię, nie jesteśmy pokoleniem Dawidowym. Nie taka jest spuścizna Boża. Jesteśmy pokoleniem Salomonowym. Rozumiecie? Salomonowym. Dawid nie zbudował Bogu świątyni. Dawid chciał zbudować Bogu świątyni, a Bóg do niego powiedział: Dawid, nie zbudujesz mi świątyni, bo jesteś mężem krwawym. A kto ci zbuduje świątynię, Panie? Twój syn Salomon to będzie mąż pokoju.
Rozumiecie? To nie, to my, miłość nie ma mentalności walki. Nie dlatego, że się boi, ale dlatego, że wie, że wygrała. Wygrała, tak jak rodzic nie ma mentalności walki z dzieckiem. Rodzic, który walczy z dzieckiem, to jest debil. Nie rodzic. Rozumiecie? To debil, nie rodzic. Dalej. Miłość nie współzawodniczy i nie zazdrości. Nie ubiega się o coś gwałtownie. Nie współzawodniczy. Nigdy. Miłość nie ma w sobie mentalności współzawodniczenia. Moje, twoje, ja cię doścignę, ty mnie przegonisz, sprawdzimy, zobaczymy. Miłość też nie zazdrości. Nie ma w niej mentalności zazdrości w ogóle. Miłość się nie interesuje tym, co ktoś ma. Rozumiecie? Znaczy ja często jak małżeństwom usługuję, mówię, przecież waszym problemem jest zazdrość. Ale ja często słyszę taki tekst, ale Bóg też jest zazdrosny, ja bym też tak powiedział. No to przeczytałem w piśmie, mówię, a tam przeczytałeś. No tak czytasz, mówię. Opacznie czytasz, mówię, człowieku. Może poczytaj w drugą stronę. Stary Testament był pisany od prawej do lewej. Dopiero nowy napisany od lewej do prawej. Rozumiesz? Nie ma, to, że tam tak przetłumaczyli, to nie ma nic wspólnego z faktem. Rozumiesz, że zazdrość to jest choroba psychiczna. Choroba. Zazdrość wynika tylko z jednej rzeczy. Niskiego poczucia własnej wartości. Zazdrośni są ludzie, którzy są niedocenieni. Ktoś jest niedoceniony, to zazdrości. Ale miłość nie zazdrości, w niej nie ma tych funkcji. Powiem więcej, ona nie walczy z zazdrością, tylko w niej nie ma tej funkcji. Nie ma w niej tej funkcji. I nie ubiega się o nic gwałtownie. Ona nie chce wyrwać tego czegoś. Skądś. Rozumiesz? Moje. Wyrwę. Nie, taka nie jest miłość. Miłość dalej nie wychwala siebie. Czyli co? Nie lansuje się. Miłość to nie jest w ogóle formuła karierowiczostwa. W ogóle to miłość nie ma czegoś takiego. Miłość nie myśli formułą kariery. W ogóle. W ogóle. Miłość dalej nie bazuje na naturalnych zdolnościach i osiągnięciach stworzenia. Czyli miłość nie opiera się na tym. Powiem tak, człowiek miłujący nie opiera się na tym, co posiada naturalnie. Rozumiecie? On się na tym nie opiera, co posiada naturalnie. To nie jest dla niego. On jest świadomy, co posiada naturalnie, ale to nie jest dla niego oparcie. To nie jest dla niego punkt wyjścia. Dalej, miłość nie jest nieprzyzwoita, czyli dba o niegorszenie innych ludzi. Co to znaczy? Czy miłość ma ograniczenia? No nie ma miłość ograniczeń. To ludzie mają ograniczenia. Posłuchajcie, co teraz powiedziałem. Miłość nie ma ograniczeń. To ludzie mają ograniczenia. I teraz, im bardziej kochasz, tym bardziej jesteś świadomy ludzkich ograniczeń. Im ja bardziej kocham, tym jestem bardziej świadomy, jak bardzo ludzie są ograniczeni, niektórzy. I teraz o co chodzi? Ja muszę działać tak, żeby tych ludzi nie skrzywdzić. To jest miłosne. Bo miłość sama w sobie nie ma granicy. Ale patrzę na człowieka, okej. Ten człowiek musi być przeze mnie traktowany tak, tak, tak i tak. Bo inaczej nie. Bym go skrzywdził inaczej. Rozumiesz? Dalej, miłość nie docieka swoich praw. Ma prawa, ale nie docieka ich. Jeśli ktoś chce zabrać coś miłości, coś jej odebrać, rozumiesz?
to miłość zrzecze się tego. Rozumiesz? Bo jak nie, to musiałaby walczyć. Jest napisane u Hebrajczyków: z radością znieśliście rabunek waszego mienia. Ktoś jak to czyta, mówi: nie, no to są niedorzeczności. Niedorzeczności. Ja mówię, jak oni z radością znieśli rabunek? Nie, no bzdura. Kiedyś siedząc w więzieniu, znaczy już po nawróceniu teraz, przychodził taki do mnie człowiek, który w ogóle uważał, że jestem debilem. Ja mu się tak przyglądałem. To był człowiek, który posiadał funkcję, która się nazywała w tamtym miejscu kalifaktor. Ów kalifaktor zajmował się między innymi rozwożeniem obiadu i różnymi tam rzeczami. W związku z tym łatwiej mógł się poruszać. Ja miałem w zasadzie wszystkiego w brud. I on przychodził do mnie i ciągle coś ode mnie pożyczał. Ja już nie wiem, ile on napożyczał tymi rzeczami. Ale on ode mnie pożyczał i on doskonale wiedział, że on tego nie odda. A ja doskonale wiedziałem, że on doskonale wie. Bo jak mu pierwszy raz spojrzałem w oczy, jak przyszedł do mnie pożyczyć mleko w proszku, spojrzałem w tego oczęta żywcem wyjęte z warszawskiej Pragi. Rozumiesz? Spojrzałem w te oczka, no nie? I mówię: wiem, Boże, że nie odda. I w ogóle mówię: masz. I potem przyszedł po następne i nie wiem, co już napożyczał. A potem udawał w ogóle, że mnie nie widzi. Jak były otwarte drzwi. Otwierał drzwi przy obiedzie, to robił takie ruchy, że tam coś robił zawsze przy parapecie, a ja miałem cholerny upał z tego. I zrozumiałem, co to znaczy z radością znosić rabunek swojego mienia. Ja naprawdę każdego dnia, do końca, jak siedziałem w tym oddziale, miałem wielką radość, jak on otwierał drzwi, bo ja wiedziałem, że będzie jakiś kabaret. Ja mówię, ja już co następny dzień powiem, mówię: co dzisiaj wymyślić, żeby nie spojrzeć w oczy? A najlepiej już było, jak ja byłem na korytarzu, bo tam gdzieś szedłem, potem żeby kółko biblijne prowadzić, więc wychodziłem częściej na korytarz i szedłem, i on szedł. I jaki to był cyrk, jak on mnie musiał minąć. Słuchajcie, kurczę, doniczki poprawiał, już coś tam czyścił na tym, mówię, a ja mówię: koniec, mistrz. Rozumiecie? Dlaczego wam o tym mówię? To jest bardzo prosta rzecz, jakaś mała, taka banalna, ale ona pokazuje, co to znaczy, że miłość nie docieka własnych praw i że nie ma w tobie tego parcia na dociekanie tych praw. Rozumiecie? Nie ma takiego parcia. Nie ma parcia na to. Ja mam w domu, w naszym kościelnym sejfie, taką listę. Na tej liście są zapisani ludzie, którzy są nam coś winni w różnych okolicznościach. Chodzi o pieniądze, różne rzeczy. Ja tą listę tam mam. Ale ja do nich nie dzwonię, do tych ludzi nie szukam. Ich oni od nas coś pożyczyli i zniknęli. Mniejsze i większe czają ich wszystkich. Bo oni myślą, że ja mam słabą pamięć. Mam dobrą pamięć. Ludzie myślą, że Bóg ma słabą pamięć. Bóg nie ma słabej pamięci. Rozumiecie? Bóg to nie jest w ogóle pensjonariusz geriatrii, absolutnie. Bóg ma bardzo dobrą pamięć. Bóg bardzo dobrze pamięta wszystko. Tylko że jest miłością. I nie dzwoni do ciebie i się nie upomina o swoje. Nie szuka swego. Ale nie wolno pomyśleć, że jest pieprznięty i nie pamięta. Nigdy nam tak nie wolno o Bogu myśleć. Ja mam tą karteczkę. Wiecie po co? Bo jak ci ludzie będą wracać, to ja ich wezmę na bok i pokażę im tą karteczkę. Mówię: zobacz, musisz mnie przeprosić dla twojego dobra, dla twojego zdrowia. Rozumiesz? Zobacz. Musisz też rozumieć miłosierną rękę Pańską. Rozumiecie? Bo ludziom się wydaje, że chrześcijanin to jest taka postać, że można go wyrolować pod każdym względem. Na przykład oni nie wiedzą takich rzeczy, że są tacy chrześcijanie wyzwoleni, na przykład jak ja, że mogą iść do kogoś do domu i do niego zapukać po te pieniądze. Rozumiesz? Tylko ja tam nie pukam.
spodziewał się zwrotu. Rozumiecie? Taka jest miłość. Ale jednocześnie ta miłość jest wychowawcza dla człowieka. Wychowawcza. Bo ja, bo co? Lecąc parę punktów wyżej, zależy jej na tym człowieku. Bogu zależy na człowieku. A więc będzie człowieka wychowywał, nie będzie udawał, że wszystko jest git. Rozumiesz? Więc miłość nie dociera swoich praw. Miłość nie ulega emocjonalnemu gniewowi. Nie idzie za tym. Ona wie, że to są emocje. Ona sobie zdaje z tego sprawę. Miłość nie ma złego zdania o nikim, nie rozpamiętuje czyichś potknięć i nie wnioskuje na podstawie patologii życia. Rozumiecie? Nie ma o nikim złego zdania. O nikim. Nie rozpamiętuje czyichś potknięć. I nie wnioskuje na podstawie patologii życia. Czyli nie bierze patologii życia człowieka i nie wyciąga na tej podstawie wniosku o tym człowieku. Taka jest miłość. Dalej. Miłość nie reaguje wesoło na coś, co prowadzi do jakiegoś, jakiegokolwiek symptomu śmierci, czyli umniejszenia dzieła Jezusa. Miłość nie jest zadowolona z tego. Rozumiecie? Nie reaguje wesoło. Czasami widzę coś, ale to i to coś jest generalnie prześmiewane. Ja się na to przyglądam i wiem, że to jest chore. Wszelkie formy złośliwości, wszelkie formy różnego rodzaju docinek. Rozumiecie? Czasami słyszę, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tak z kimś rozmawiać. Nie wyobrażam sobie, żeby wziąć jakiś mankament człowieka, rozumiecie? Jakiś mankament i wbrew woli tego człowieka robić sobie z tego cyrk. To jest coś, czego w ogóle nie wyobrażam sobie. Dlaczego? Bo kocha. To tylko prosta przyczyna. Bo kocha, wiesz. Taki jest powód. Czymś innym jest, kiedy ludzie żartują, mają dystans do różnego rodzaju swoich rzeczy, to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że miłość, ona nie reaguje z zadowoleniem na różnego rodzaju patologie. Rozumiecie? W ogóle... Dalej, miłość cieszy się z objawień prawdy. Dlatego miłość wyrasta z prawdy i miłość ma ogromną satysfakcję, wielką radość z tego, kiedy prawda jest manifestowana. Ona się z tego cieszy, ona tutaj odnosi zadowolenie. Wszystko zatrzymuje. Wszystko odpiera. Wszystko zasłania, całkowicie ochrania. Wszystko zatrzymuje. Jeżeli kochasz, to zatrzymasz każdą formę patologii w twoim życiu. Zatrzymasz. To się zatrzyma u ciebie. Odeprzesz każdy grzech. Bez żadnego problemu odeprzesz grzech, jak kochasz. Bo masz tą siłę. Cały czas podkreślam miłość jako przestrzeń siły. Zauważacie to? To jest przestrzeń siły. Coś bardzo silnego. Wszystko zasłania, czyli miłość, kiedy podchodzi do drugiego człowieka, to ona nie patrzy w pierwszej linii na mankamenty tego człowieka. W pierwszej linii ona nie widzi mankamentów, w pierwszej linii widzi pozytyw. I miłość całkowicie ochrania. Kiedy kochasz, jesteś naprawdę w 100% chroniony. Jesteś chroniony.
Wielokrotnie człowiek, który nie chodzi w miłości, powiedzmy X, czyli nie uwalnia na razie miłości, i człowiek, który uwalnia na razie miłość, czyli Y, będą robili tą samą rzecz jakąś i X się na tym potknie, a Y nie. Y zostanie ochroniony, osłonięty. Taka jest siła miłości. Dalej, miłość wierzy całkowicie, czyli tam, gdzie zachodzi reakcja miłości, rozpościera się potężny ruch wiary. Miłość w ogóle nie akceptuje braku wiary. Często ludzie mówią tak, co ty mówisz o wierze, ja potrzebuję, żebyś mnie kochał, potrzebuję, żebyś mi to. Ja mówię, ale no ja cię kocham, ja ci dam przykład, jak mnie Bóg kocha. Przychodzę do Boga, oczekuję, że On mnie będzie kochał. Nie wiem, że mnie pocieszy, podniesie, pokrzepi, coś mnie tam zrobi na tej duszy. A On mi przypomina wiarę. Człowieku, ja w pewnym momencie się zastanawiałem, czy jestem normalny. Czy ja mam w ogóle normalny, czy to, co ja mam, to jest realna relacja z Bogiem. No, przychodzisz do Niego, mówisz, Panie, potrzebuję podniesienia w tej dziedzinie. Modlisz się i zaczynasz odbierać od Niego informacje różne. I te informacje brzmią w ten sposób. Wierz mojemu słowu. Powiedziałem to czy tamto. Stań na mojej prawdzie. Wiesz, o co chodzi. A są inni ludzie, którzy przychodzą do mnie tak. Przychodzę do Boga, żeby mnie pokrzepił. I tak mnie pokrzepił. Ja mówię, jak cię pokrzepił? Bo jestem ciekawy. Bo mnie interesują takie rzeczy. Jak cię nie pokrzepił Bóg? Tak się dobrze poczułem. Aha, okej. W porządku. Nie, no okej. Jeśli to jest pokrzepienie dla ciebie, to gratuluję. Przecież za chwilę znowu przyjdzie świat. Znowu przyjdzie życie. Znowu przyjdzie diabeł. Znowu twoje emocje zostaną zszargane. Uważasz, że pokrzepił cię Bóg? Uważasz, że cię Bóg pokrzepił? A może to była zwykła mantra? Może to mantra była? Rozumiesz? A może to jakieś hinduskie wierzenia pomieszane z chrześcijaństwem? Wiecie, jak się człowiek zaczyna na czymś skupiać, to nieważne, czy się skupi na drzewie, na chlebie, na szybie, czy na czymkolwiek innym. Uspokoi się. Rozumiesz? Wystarczy iść w ciche miejsce. Ludzie na przykład mówią, jeżdżę w góry i tam mam taką relację z Panem. Ja mówię, nie, po prostu jeździsz w góry, posłuchaj. Góry mają to do siebie, że są krzepiące. Wchodzisz wysoko, jest cicho, jest fajnie, jest wiosna, jest miło. Ale nie gadaj mi, że masz tam taką bliską relację z Panem. Bo na górę wszedłeś. Rozumiesz? Kiedyś był taki ruch stawienniczy, że oni uważali, że jak będą latać samolotami, to będą mieli większy wpływ na zwierzchności demoniczne. I oni latali między krajami samolotami. Rozumiecie, o co chodzi? I oni gromili demoniczne siły nad krajami. Słowo to było. Bo w samolocie są. Bo oni w ogóle, jesteśmy bliżej Pana. Wiecie, o czym mówię? Szok w trampka, że to wierzący ludzie wymyślają. W XXI wieku. Rozumiecie? Zaznaczam XXI wiek. W góry on jedzie i on w górach ma dotyka Pana. Nie, w górach dotykasz gór. I jest dobrze. Uspokajasz się, wyciszasz, że to jest normalna sprawa. Ja jeżdżę gdzieś na komorę, ja się też wyciszam. Bo mi chodzi o wyciszenie. Ja potrzebuję wyciszyć się. Ja potrzebuję być poza zasięgiem. Ja potrzebuję w ogóle być odizolowany. Ja potrzebuję, żeby było jak najmniej ludzi, bo im mniej ludzi, tym mniej demonów, no bo to proste. Zauważyliście to? Wiecie, o co chodzi z tym? Im mniej ludzi, tym mniej demonów, bo demony siedzą w ludziach. A więc jak jedziesz w miejsce bezludne, to jest tam mniej demonów, to jest spokojniej. To bardzo proste. Tutaj w tym mieście jest 4 miliony na przykład ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiesz? Wiesz, ile demonów. Wyjedziesz kawałek dalej, mniej demonów. Tak? A pojedziesz na pustynię błędowską, wiesz, o co chodzi, nic nie ma. Ani jednego demona. Łatwiej się myśli, łatwiej się modli,
Tak? I ktoś powie, a tam spotkałem się z Panem. Nie. Tu się spotkałeś z Panem. Tu. Tutaj. Tu się spotkałeś z Panem. Tam, gdzie się zawsze z Panem spotykasz. Tylko siedziałeś w kotle między ludźmi i było ci ciężko spotkać się z Panem. Trzeba było pojechać. To jest bardzo dobre pojechać w ciche miejsce. Ja już nie wiem, co oni mieli. Krzysiek, nie mam pojęcia. Miłość napawa nadzieją każdego. Czyli kiedy miłość działa, to ona rozpościera nadzieję w drugim człowieku. Kiedy spotykasz człowieka, który realnie kocha, weź to sprawdź w życiu sobie. To w ogóle nadzieja w tobie rośnie. Powiesz, kurczę, od razu jakoś się przy tym człowieku tak, tak się czuje. Ale namaszczenie. Tak to nazywasz. Można tak to nazywać sobie, namaszczenie. Na pewno jest to człowiek, który kocha. Na pewno on jest silny w miłości, dlatego dobrze ci dam. Czasami na ewangelizacjach widzicie, jak menele przy nas stają. Ja nieraz byłem zaciekawiony. Stoi menel, usta głoszę, stoi tam. I stoi, i stoi. Mówię, co on stoi? A ja mu dobrze dam. Po prostu. On nie chce Ewangelii, on nie chce Chrystusa, on chce nam postać. Rozumiesz? Dalej, miłość wszystko wytrzyma i każdemu stawi czoła. Czyli miłość jest taką siłą, która jest w stanie wytrzymać każdą opresję. Jak kochasz, to wytrzymasz opresję. Rozumiesz? I stawisz czoła każdemu wrogowi. Nie poddasz się wrogowi. Postawić czoła wrogowi znaczy nie poddać się wrogowi. I ostatnia rzecz. Miłość nigdy nie odchodzi. Nigdy nie odchodzi. Nigdy. Nigdy nie odchodzi. Nigdy. To jest miłość. To jest owoc naszego odrodzonego ducha. To jest przestrzeń, na której możemy budować nasz charakter. Rozumiecie? Musimy o to zabiegać. W jaki sposób? Przychodzić do Boga i mówić, Boże, ja tego chcę w swoim życiu. Ja tego pragnę. Ja na tym się będę skupiał. Ja nie zostawię siebie w tym stanie, w którym jestem. Nie zostawię siebie. Ja się tak modliłem do Boga, nie zostawię się. Mnie wszystko denerwowało. Wszystko mnie denerwowało. No spytajcie Agaty, no mnie wszystko denerwowało po moim nawróceniu. Rozumiecie, o czym mówię? Ja miałem takie idiotyzmy w głowie, syn mój, człowieku, no, jest syn syna, Wiktor miał, nie wiem ile miał Wiktor lat, no, jak ja wyszedłem, no, taki był. I on na przykład coś tam nie posłuchał, co do niego powiedziałem. Ja nie mówiłem do niego, przestałem do niego mówić, do tego dziecka. Agata mnie któregoś dnia pyta, dlaczego ty do niego nie mówisz? Posłuchajcie, co ja powiedziałem. Ja mówię, bo ja wiem od Pana, jak go wychowywać. Odbieram mu teraz swoją obecność, jak Pan Izraelowi. Słowo honoru, ja miałem taki lej w głowie. Ja miałem w głowie, rozumiecie, mnie to religia zrobiła. Moja głowa wyglądała jak jeden wielki lej po bombie. Ja dziecku obecność swoją odbierałem. A rozumiesz, dziecko chodzi po domu, a ja przychodzę koło dziecka. Rozumiesz? Jak Pan Izraelowi odbierał obecność, tak ja Wiktorowi obecność swoją odbierałem za karę, że on się mnie słuchał. Co trzeba mieć w głowie? Wszystko oprócz miłości. Tak? Wszystko mogłem tam mieć w tej głowie, ale nie miłość. Rozumiecie? Jak ja zaczaiłem, że ja w ogóle, że owoc, który ja mam, to jest owocek. Owocek, porzeczka, że mam porzeczkę ducha. Porzeczkę, taka porzeczka, może jedna, może dwie we mnie rosną. Jak ja zobaczę, mówię, Boże kochany, a ludzie mają arbuzy. Rozumiecie, o co chodzi?
jakieś ananasy, jakieś kurcze takie owoce mają, a ja mam małą, pieprzoną porzeczkę. To mnie zmiotło. Jak tu żyć? Owoc ducha. Rozumiesz? Mówię, nie chcę tak mieć. Musisz znienawidzić takie porzeczki w swoim życiu. Jak ty je zobaczysz, to nie musisz znienawidzić. Powiedz, ja nienawidzę tego. Co to jest, Panie Boże? To jest miłość? To jest śmiechu warta porzeczka. Nie chcę tego. Ja chcę owocu. To mnie interesuje. I będę się modlił. I będę jechał na komorę. Jak trzeba, nie będę jadł i pił. I będę Cię szukał, Panie Boże, mój. Rozumiesz? Bo ja muszę mieć święty charakter. Ja muszę od czego zacząć. Zaczynam od owocu, Panie Boże. Będę rozwijał sobie to. A jak już masz owoc, jakiś tam wyrósł, też nie poprzestałem na tym. Powiedz, ja chcę więcej, Panie Boże. Więcej, Panie Boże. Więcej. Ja nie chcę wchodzić między ludzi i wybierać, no tak, z tym to w porządku, a z tamtym to nie, tam absolutnie. Tamtym to nie, tamtym się do tarcza chrzanu nadaje. Chcę kochać, naucz mnie, pomóż mi. Rozumiesz? Przebuduj mnie. Staw te emocje, gdzie powinny być, ale prawda niech będzie na początku. Pomóż mi to przebudować. Bo zobaczcie, wszyscy jak tu siedzimy, posiadamy potężne potencjały Boże, różni różne. Jedni mają takie talenty, inni inne. Rozumiecie? A zobaczcie, jakie jest wykorzystanie tych talentów. My nie mamy dużego wykorzystania talentów. Mamy w ogóle duże w stosunku do innych kościołów. Ale rzeczywiście nie mamy dużego wykorzystania talentów. Dlaczego my nie mamy wykorzystania talentów? Dlatego, że musimy mieć rozbudowaną drogę do tego. Rozumiecie? A charakter jest drogą też do tego. Do rozwinięcia, do jakby wyswobodzenia wszystkich talentów, które posiadamy, całego potencjału, który posiadamy. Proszę, żebyście o tym pomyśleli. Jesteśmy wszyscy na wygranej pozycji. Nikt nie jest na straconej pozycji. Na wygranej jesteśmy. Tylko nie zgadzajmy się na małe rzeczy w naszym życiu. Błagam Was. Trochę owocku takiego, trochę tego, trochę tu, trochę tamto, trochę jestem, trochę kocham, trochę lubię, trochę szanuję, trochę jestem spokojny, trochę cierpliwy. Jakoś się przetoczę. Żuk gnojarz się toczy. My się nie możemy toczyć. Rozumiecie? Nie możemy być żukami gnojarzami tutaj. Szurają. Z tą kulką gnoją. Jesteśmy Bożymi ludźmi. Bożymi ludźmi. I mamy prawo do Bożego charakteru. Mamy prawo do owocu naszego odrodzonego ducha. Mamy do tego prawo. Mamy prawo do tego, żebyśmy byli silni, żebyśmy byli nietykalni dla diabła. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się, aby słowa, które dzisiaj były wypowiedziane, były zaakceptowane przez nasze dusze. Ojcze, ja ustanawiam, że my wydamy plon z tego, że będziemy przyjmowali od Ciebie wszystkie narzędzia, do tego, aby wydobywać owoce naszego odrodzonego ducha. Ojcze, mówiliśmy dzisiaj o miłości. Ojcze, ja chcę, aby miłość była naszym drugim imieniem. Aby każdy z nas przywiązał do tego ogromną wagę. Duchu Święty, ucz nas, jak wydobywać miłość naszego ducha. Duchu Święty, ucz nas, jak budować miłosny charakter w naszym życiu. Amen.